Witam was tutaj, cześć, chciałbym zaznaczyć. Zapraszam was na kolejny odcinek z Kiss Canines Industries, ale nie do końca, bo dziś mamy parę dodatków. Dziś będziemy grać na Industries, Snowfall, Park Life i Green Cities, na który wygłosowaliście. Powiem wam tak. Chyba jednak dobrze zrobiliście, bo się zastanawiałem, czy jednak nie ma Transit nie będzie lepszy, ale po tym jak zobaczyłem, co to dodaje, też nie mogę doczekać, aż ktoś pojawi na PS4. Ale i tak z góry mówię, że główną serią jest na PS4 i jakby coś. Zastanawiałem się, czy scenariusze może zrobić, wiecie, tutaj te scenariusze z Green Cities, ale na razie spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra, wyjdźmy sobie z tego widoku i ja właśnie kupowałem sobie nowe kawałki ziemi, bo stwierdziłem, że jednak trzeba włączyć tego moda na wszystkie mapy, na całość i się, szczerze powiedziawszy, poczekajcie, nie, dobra, a niech ci będzie, unlocked for free. Jeżeli mi to nie zlaguje komputera. Czekajcie. Okej, wyjdź z tego. Nie wiem, czy to był taki dobry pomysł. Lag. Czekaj, czy on może jeszcze to otwiera? Dobra, poczekajmy chwilę. Może jednak załapię to. O, dobra, jest. Jesteśmy z powrotem, kurczę. Ale teraz, o ty panie, my to wszystko tutaj nawet jakieś tam jeszcze... No powiem tak, trochę się zdziwiłem, że to, znaczy, w sumie to się aż tak bardzo nie zdziwiłem, że mi to tak zaczęło lagować, ale... Okej. Dobra, to tak, tu mamy wjazd i wyjazd. Tak, to wiem, tutaj się zazwyczaj dają korki. To też wiem. Dobra, nieważne, akurat nie o to mi chodzi. Możemy sobie dokładnie teraz zobaczyć, gdzie są nasze te autostrady. Tu jest linia kolejowa, której na pewno korzystamy już. Poczekaj, zapoznajmy się z mapą. Tutaj, jakby ktoś się jeszcze zastanawiał. Czekaj, pokaż. Tu są jakieś... Tak, bo tu pamiętam, że chyba było surowców. To jest akurat dosyć daleko. Tu jest dużo surowców. I tak, już z góry mówię, ta górka jest przeznaczona na rezerwat przyrody. Tak samo jak i te górki. Tu będzie trochę, tu zamiast taki trochę Jurassic Park, bo to, zobaczcie, ta wyspa nas się prosi, tylko tutaj lawę wsadzi do środka, ale to jest trochę trudne. Dobra, dalej, tu mamy trochę smrodu, z którym się za chwilę dzisiaj zajmiemy. Tu mamy jedną nitkę kolejową, której korzystamy. Tutaj mamy jakieś ruiny, okopy, bunkry i tego typu rzeczy. Okej, dobra. Tutaj są samolociki, które latają. Pewnie to badowe. Tu mamy kolejne pociągi. Aha, okej, i to tyle. Dobra, czyli mamy trzy autostrady łącznie i trzy pociągi. Dobra, to powiem, to jest całkiem dobrze. Zobaczmy sobie na surowce, bo tak, z tego co pamiętam, tutaj nie ma zbyt dużo surowców, tu mamy trochę ropy, okej. Tak, jeszcze muszę sobie włączyć parę modów i wtedy będzie jeszcze lepiej. I tak, tu jak widzicie, gruntownie kończę, bo to był maksymalny obszar, który można kupić. Ale tak, na pewno to z tym się możemy zająć. Nawet może dzisiaj, nie wiem. Tym to tutaj. Ale też w jakimś odcinku, jeszcze nie dzisiaj, nie jestem na to przekonany. Trzeba tu zrobić mocną, potężną autostradę, która tu będzie biec. I tu chyba nawet z dwie jakoś trzeba nie puścić, bo tu widzicie, ile tu jest surowców. Trzeba będzie się tym zająć potężnie. Tak samo trzeba stąd pociągnąć jedną. Tu mamy autostradę, stąd tutaj pociągnąć do tych. I tutaj trzeba to planować, tak? Dobrze, ale ponieważ mamy trochę do nowych dodatków, no nawet nie to, kupiłem dwa dodatki, chciałem kupić jeszcze trzeci, ale powiem tak, chciałem kupić trzeci i wy to dobrze wiecie, bo ja tam chyba powiedziałem to w tym odcinku, ale no niestety nie mogłem. Czemu? No bo pojechałem sobie do sklepu, co nie? Normalnie, gdyby kupić sobie kupon na 40 zł i tak wiem, zaraz mi powiedzieć, że można kupić kupony przez internet i jeszcze z zyskiem, wiem. Ale ja chciałem być dobrym człowiekiem i chciałem tego robić, bo nie chciałem, żeby ktokolwiek wiedział o tym, że teraz tak sobie kupiłem, co nie? No i to było całkiem... Mój plan był dobry, pomijając to, że kupony nie działają w całej Polsce, w Empikach. Bo poszedłem sobie naprawdę do Empiku, co nie? Na terenie całej Polski do jutra, a jutro się kończy promocja. Co najmniej do jutra nie działają, więc na to sobie odpuściłem i poszedłem do kiosku, bo w kioskach też to jest. A w kioskach mi powiedzieli, że po prostu tego nie mają. Kurczę, ile to forsy kosztuje. Ożysz, ty. Jeszcze będę... Zaraz tu jeszcze zbankrutuje nam. Nie no, bez przesady, no. Halo. Okej, dobra. To tak, tym się teraz zajęliśmy. Zanim przejdziemy do takiego
no już Industries, Industries. Sądzę, że jeden park. Jeden, ale mówię z góry, to jest jeden park, zrobimy sobie. Sądzę, że idealnym miejscem na park będzie to tutaj. Tu jest po prostu idealne miejsce na zrobienie parku. I ponieważ tutaj jeżdżą już pseudo bambaje, no bo to nie można powiedzieć, że to są jakieś, nie wiadomo, jakby coś, będziemy jeździli w autobusy z biomasy, tak, jakby coś. No ma, poczekajcie, zrobimy trochę forsy, mogę przyspieszyć sobie tutaj zgrywkę. I zrobimy sobie tutaj tramwaj, po pierwsze będzie jechać na okrągło tutaj. Tutaj, tutaj i tutaj, okej, okay, dobra. I tak, ty jedziesz oczywiście w złym kierunku. Bo czego bym mógł tu się od ciebie spodziewać? Że co, będziesz w dobrym kierunku jechać? Nie, no proszę cię. I tak samo tutaj, to musimy zmienić kierunki. Okej. Czekaj, jeszcze tutaj. Dobra, to mamy zrobione w miarę dobrze. I ponieważ tak, teraz tutaj wszystkie nasze nam się linie porozwalają. Pousuwajmy sobie na razie tutaj wszystkie przystanki, które tutaj jeździły. I nie są nam tutaj jakoś do życia niezbędne. Dobra, tak, trochę, powiem tak, trochę mi się teraz laguje tutaj gra. Nie wiem, czy coś z tym ten temat mogę zrobić, czekajcie. Opcje. Co tu najprościej zrobić, żeby to jeździło dobrze? Grafika, tak, to się oczywiście wchodzi. Synchronizacja, brak synchronizacji, zobaczmy. Czy to nam cokolwiek da? Może, nie wiem. Nie, jakby coś, ja też nie wiem, dlaczego wszystkie te opcje służą, więc jakby coś możecie mi powiedzieć tam. Bo ja nie z tych, co wszystko tutaj wiedzą. No ładnie, tak, dajmy sobie tu przystanek po pierwsze. Po drugie, dajmy sobie tutaj przystanek. I ty też tu będziesz mieć przystanek. Dziękuję bardzo. I tak, ponieważ te obydwie linie tutaj jadą tędy, co nie, to ja sądzę, że to jest idealny moment, aby tutaj zrobić sobie przystanek bambajowy. I tak. Teraz nam wytłumaczę, co my tutaj robimy. Teraz zauważyłem, że tu jest mały jeden problem, ale sądzę, że to nie będzie jakiś strasznie duży problem. Teraz zobaczyłem, że to jest mały jeden problem, ale sądzę, że to nie będzie jakiś duży problem. Dobry jestem. Ja to jestem, dobry. Wybórzmy sobie te dwa parki. Tak, wybórz. Trochę mi się tu laguje. Nie wiem, później muszę spojrzeć na nagranie, jak tam jest u was. Najwyżej będę musiał coś z tymi modami tutaj pokręcić, żeby to... No, bo jednak chcę, żebyście mieli w miarę dobrą rozgrywkę. I żeby to tak nie wyglądało. Nie no, całkiem jest dobrze tutaj. Trochę mi się po prostu tak się rusza, mi się trzęsie. Dobra, tak, to sobie usuniemy. Tutaj nie ma żadnych budynków. Ciebie możemy sobie przestawić, bo tu jesteś jednak szkoła podstawowa, a szkoły potrzebujemy. Wy tu się wyburzacie, z tego co pamiętam. Tak, tak. Co nam ten budynek, to tutaj nie ma żadnego w ogóle podłączenia. Jakby ktoś do ciebie chciał pójść, to nie ma jak, nie ma. Dobra. Wy też tutaj won i wy tu. Dobrze, czemu mi tutaj tramwaj nie chce jechać? Czekajcie. Co tu się porobiło? No bo tutaj wszystko ładnie jedzie. Nie, jest dobrze, nie znam. I don't understood you game. Why you are not happy? Proszę bardzo. Dobra, chyba jest dobrze. Dobra, zróbmy sobie tutaj nasz park. Tak, ale chcę dzisiaj jeszcze przejść do, wiecie czego doskonale. Do... do Industries, więc spróbujmy go sobie szybko zrobić. Słynnego nie wiem, czemu tutaj ten nazwa się tak zbija z boku, ale dobra. Tu powiedzmy sobie, że ten park jako tako tu będzie. O, proszę bardzo, tu. Tutaj może aż tak nie do końca, proszę bardzo. Tak, wiem, zaraz dodam element, spokojnie. Cities, spokojnie, ja przed chwilą, ja spędziłem ostatnie dwa dni grając w to, więc ja wiem co. Co i jak. Dobra. Tak wiem, już ci dodaję. Dobrze. Tworzymy sobie park miejski, no bo innego tutaj nie mam zamiaru stawiać. I dajemy sobie główną bramę tuż obok stacji metra. Sądzę, że to jest dobry pomysł. I nasz... właśnie. Nazwa naszego parku. Piszcie w komentarzach. Brama boczna parku dostaliśmy. Osiągamy pierwszy poziom. Plac parkowy. Parkowy punkt informacyjny, toaleta parkowa i kawiarnia parkowa. W skrócie nic ciekawego na razie poza placem parkowym i kawiarnią. Tak przynajmniej na moje oko. Więc tak. Dajmy sobie tutaj wejście jedno. Tu widzę, że trzeba trochę to powiększyć, bo tutaj coś jest nie tak jeszcze. Żeby nie było, my tu sobie damy wszędzie płot, żeby nie było. Oczywiście. Oczywiście, że ja tutaj będę ich tutaj studiować.
informację. Rama, która postanowiłeś, pozwala pobierać opłaty za wstęp od gości. Kliknij na bramę, aby zobaczyć co? Aby zobaczyć więcej informacji o swoim parku. Dobra, no to kliknąłem. Dobra, informacje o parku. Odwiedzający 0. Rozrywka jakoś tam jest. Jakby coś obniżyć na razie. Już zobaczcie, już zabieramy, kosztuje nam nas tyle. Obniżmy na razie do 1 za wejście, no bo to jest park. Takie tutaj dużo nie oczekuję dla nas od nich. I dajemy sobie jeszcze tutaj 1 wejście. Tylko w strefie parkowej. No kurczę, no. Żeż tak tutaj stworzy tą dzielnicę. Nie. Daj to tutaj, to tak. O. Dobra, no i teraz powinno na tutaj to spokojnie wejść. Jakby coś dla mnie, te parki cały czas są całkiem nowe. Oczywiście musimy wyłączyć G. Bo jak to by było, gdyby niepomocnicze by nam pomagały? Nie, no to bym... Jakiś chyba bym musiał... Chyba bym musiał mieć zawał, szczerze. Okej. Fila. Jak wy żeście tu wchodzicie? Ja mam do was szczere pytanie, ludzie. Co wy tu kurczę robicie? Dobrze, z tego co rozumiem, tutaj jest naprawdę jakiś bug. I to mocny, bo ta stacja meta jest postawiona teraz całkowicie niedobrze. Ale sądzę, że to nie będzie jakiś wielki problem. Dobra, dajmy sobie tutaj dotąd. Czy tu mi jeszcze... Dobra, nie, tu mi nie pozwolisz. Tutaj i tutaj, dobra. Tak, na razie nie chcę wyłączyć już tych... Kurczę, chyba... Chciałem nie wyłączyć tych wszystkich ustawień, ale widzę, że się nie da. Dobra, musimy wyłączyć siatkę i odcinki i będzie już dobrze. I będzie się już dało budować te płoty, bo ja się już nauczyłem budować płoty ostatnio. Tylko teraz, no sami widzieliście, z jakim tutaj po prostu problemami byłem. Dobra, stąd musimy sobie zrobić dojście dotąd. Dobra, no i mamy nasz park. Całkowicie tu się już nic nie może budować, wspaniale. Weźmy sobie do tego. I tak, zróbmy sobie tak, z drzewkami. Zrobimy sobie po prostu taką okrągłą w miarę. Gdzie do wyjść po prostu będą odchodzić te dojścia, co nie? Tu sobie damy... Czekaj. Chciałem to zrobić o, w ten sposób. Tak, tak, żeby tutaj tylko specjalnie tak nie wyglądało, że my tutaj specjalnie do wyjść tutaj coś robimy. No właśnie, tym mówiłem. Okej, okay, co tam Nie, na razie nie czytam waszych tych dymek. Tak, wiem, że tam trzeba co jakiś czas, kurczę, są ciekawe informacje, ale... Nie dzisiaj. Dzisiaj nie tędy dla mnie jest droga. Dzisiaj chcę zbudować sobie park i trochę industries. Więc mam nadzieję, że mi się uda. Dobra, no i tak, stąd zrobimy sobie dojście spokojnie. Tutaj proszę bardzo, o jak ładnie. Tu będzie drugie dojście. Tu będzie trzecie wejście. To właściwie to jest główne wejście. Tutaj mamy dojście już zrobione i tutaj będzie kolejne. I tak, czy ktoś już tutaj żyje w las? Pokaż to. Nie. Bo czasami ludzie korzystają nawet jak tutaj nic nie ma. Ale dobra, najwyraźniej nie w tym parku. I tak, ponieważ tutaj to się... Nie, dobra. Bo tu się aż prosi na zrobienie przejścia, ale dobra, niech będzie. Proszę bardzo. I tak, przy wejściu głównym by się przydało, aby postawić parkowy punkt informacyjny. Chcę go postawmy. Tak, możemy sobie stawiać to w dowolnym miejscu. Nie musimy aż tak blisko, więc proszę bardzo. Jakby gdy się zastanawiał, ja wszystkie dodatki do Steel City Scanner z dowolnych kupuję za własne forse, więc to trochę kosztuje, bo sami możecie najlepiej zobaczyć, ale był teraz czarny piątek i co jakiś czas czarny piątek się powtarza, więc nie było aż tak tragicznie. Dobra, tak, restauracje, chciałem sobie poustawiać ich parę. Bo akurat restauracje są całkiem dobrym budynkiem i... Przepraszam, to jest kawiarnia. No, już przepraszam, restauracja to takie poniżenie trochę dla kawiarni. Chociaż niektóre kawiarnie chciały być też restauracjami. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem jak jest naprawdę. Dobra, no i toaleta parkowa niech będzie po drugiej stronie, zaraz obok wejścia tej informacji. Podajmy sobie tutaj informację, sądzę, że tak po przeciwległej stronie informacje i tutaj to wszystko powinno być. Dobra, no i tutaj toaleta. Dobra, to sądzę, że jest całkiem dużo. Aby więcej rzeczy poustawiać, chciałbym wbić kolejny poziom, więc póki co możemy postawić sobie tutaj jeszcze coś takiego. Dobrze, i tak, czy są jacyś już chętni? Widzę, że są. Aby jeszcze bardziej ich uszczęśliwić, dajemy sobie naszą... Czekaj. Interesujące miejsca pieszych wycieczek. Pierwsze wycieczki, czy co?
Jeszcze wycieczki będę miał. Po pierwsze przystanek tutaj. Przystanek przy naszych kafajkach. Tutaj przystanek przy tych punktach informacyjnych. Przy tym i happy finish. Dobra. I tak, to ile kosztuje? To kosztuje 7,5 tysiąca i to zostawiam bez wahania. Ja mam nadzieję, że wy wiecie co to jest. To się nazywa, czekajcie, punkt lotów balonów. No i to jest to. Bez tego to według mnie po zakupie tego dodatku to nie ma sensu miasto. Jak się ma ten dodatek. To jest po prostu coś pięknego. O, dokładnie, proszę bardzo. Mamy nasz pierwszy balon. Czekaj, gdzie on leci? Tak właściwie pokażesz mi jego trasę czy coś? Nie, okej. Dobra, no ale mniej więcej widzicie o co chodzi. Z tego co widzę, mamy problem z ściśkami. Tak, bo my tu wszystko powymienialiśmy. Ale tak, po pierwsze, jeden jest niepodłączony. Świetnie, i nie mogę go podłączyć. To jest po prostu kwintesencja City Skylines. Masz, ale go nie podłączysz. Dobra. No a to podłączyliśmy i jeszcze jeden do ścieków ekologicznych. Ojejku, przepraszam. Na mnie strasznie szyja boli cały czas i nie mogę się w ogóle kręcić. No a tak. To mamy porządny ściek. Nie mamy 50 tysięcy. I ja sądzę, że my go powoli, aczkolwiek powoli, będziemy stąd usuwać. Nie wiem, czy on potrzebuje prądu. Czekaj. Nie. Wody też nie potrzebuje. Okej, świetnie. Tylko prąd żyje. Tylko force żyje. Co nie? Dokładnie. Więc na razie sobie taki jeden postawmy i w miarę możliwości będziemy go po prostu przesuwać. Żebyśmy tu nie mieli tego ścieku. Z tego co pamiętam, te to prawie w ogóle tutaj nie powodują ścieków, więc dobra. To mam zrobione. Lotniskiem się zajmiemy później. Czas, 16 minut, no ma całkiem jest nieźle. Dalej. Prąd też możemy teraz pozyskiwać w ładne sposoby, ale na razie nie. Dalej, mamy tutaj trochę nowych rzeczy, popatrzyłem sobie. Coś takiego jak na przykład basen publiczny. I sądzę, że taki basen publiczny, on jest nie jest aż taki duży. Bardzo się spodoba tutaj, bo tutaj widzę, że jest jakaś naprawdę tragedia. A jakbyśmy im tutaj coś postawili, to oni by nam szczęśliwi. Więc proszę bardzo, macie 7,5 tysiąca basen publiczny. Pokaż jakie tu masz informacje. Odwiedzający. Dobra. Mam nadzieję, że to mi poprawi trochę ludzi. I tak, handel chce się budować. Dobra, tym się zajmiemy. Pokaż mi na razie, jak tam mój pad się miał. Gdzie on jest tutaj? Czy ktoś tu w ogóle wchodzi? Wchodzi. I to nawet całkiem dużo. Widzę, że ludzie chodzą po padku. Dobra, to jest to, czego chcieliśmy mieć. Czekaj, co my to możemy zrobić? Możemy jeszcze zrobić, żeby były fajerwerki, a to jest w miejscu, gdzie są ludzie, to może na razie nie. Właśnie, pokaż mi, jaki tu jest hałas od tego padku, bo podobno może być. Dobra, na razie niech już będzie tak, jak jest. Na razie nie chcę tutaj nic kręcić. I tak, z tego co widzę, chyba z każdego wejścia korzystają ludzie, więc jest dobrze. Z tego tutaj widzę, że istnieje tętni, tutaj idą. Do bambajów też mogą ładnie tutaj dochodzić z tych przystanków, z dojść, więc też dobrze. I z tego rozumiem, że też dochodzicie. Ze stacji metrami tutaj nie robicie jakichś przekrętów. I dobrze, bardzo dobrze. Dobra, z tego co widzę, nawet ludzie mogą tutaj przyjeżdżać. Jedną rzecz, jaką tu możemy zrobić, bo też są przepisy, żeby nie było. To jest coś takiego jak zakaz fajerwerków. Na przykład nie będą się odbywać pokazy sztucznych ogni. Ale sądzę, że na razie tutaj nie ma sensu to robić, bo to nie ma sensu. Kampania reklamowa by się przydała, ale na razie nie. Park główny możemy ustalić, bo to jest jedyny póki co park, więc proszę bardzo. Niech to będzie park główny, trochę przyspieszy nasz rozwój naszego parku. I czekam na nazwę w komentarzach. Dobra, kontynuując. Przejdźmy do naszego, tego czym się mieliśmy zająć, czyli oczywiście Industries. I tak, ponieważ mamy ropę raz tu, dwa tu, ale tutaj jest, sami widzicie, tu jest naprawdę dużo rzeczy. I tu chcę po prostu podciągnąć nasze autostradę. Mamy tutaj jedną, ale trzeba to lepiej po prostu dysponować. Zajmiemy się najpierw dzisiaj tą częścią. Ponieważ tutaj trochę mamy już przygotowanych rzeczy, a ropa jest nam bardzo potrzebna do Industries. I swojego tak się ostatnio zacząłem zastanawiać, że im więcej, no bo coraz więcej mam dodatków do Cities, tym trudniejsza się staje ta zgrywka. Bo mamy coraz więcej rzeczy, które możemy robić. I nie mogę się doczekać, aż to będzie na PS4. Tak. To też było do przewidzenia, co właśnie teraz powiem. Dobra, dajmy sobie należy tutaj taki wał. Wiem, że to jest piękna plaża i w ogóle sami widzicie na niebie, co tutaj jest. Ale ropa to sama się nie będzie wydobywać, to nie. Więc dobra, na razie sobie dajmy dotąd. Proszę bardzo.
sądzę, że póki przez jakiś czas mi to wystarczy. I tak, dajmy sobie swoją nogą. Zauważyłem, że nie mogą być w tym samym miejscu dwa obszary. Nie mogę, żeby być jednocześnie obszar parkowy i no i właśnie przemysłowy. Ale to może jakiś bug, nie wiem. No ale tak, na razie sobie dajmy, że ten cały obszar to będzie jedno wielkie no wydobywanie. Więc proszę bardzo. Mam nadzieję, że to ładnie wydobędziemy, bo tutaj jest kupa naprawdę ropy. I my sobie wyłączamy, aby surowce nam też nie znikały. Jak będę się kolejny raz tutaj logować do Cities, to jeżeli nie zapomnę, to włączę tą opcję. To nawet nie jest mod, to jest w pakiecie gry akurat taka opcja. Dobra, no i tak, tu na razie sobie dajmy, no i mamy dużo tego. I tak, pierwszym miejscem, czekaj, wejdźmy sobie do, nie, to jest tutaj. Tutaj mamy nasze Industries. Słynnego recykling, czekaj, może najpierw zacznijmy od jeszcze recykling gdzieś postawmy sobie. Tak, bo recykling może się nam przydać, no z wiadomych przyczyn, tak. Recykling to recykling. Chciałbym, wolałbym recykling. Ludzie wrzucają tak wiele rzeczy. Ludzie wyrzucają tak wiele rzeczy, które można... Czekaj, co to było napisane? Które można ponownie wykorzystać. Cieszę się, że nasze miasto zrobiło krok w tym kierunku. Dobra. Niech śmieciarki jeżdżą. Mam nadzieję, że zamiast spalarni to będziemy mogli wykorzystać. Ale przejdźmy do tego, czym się chcemy zacząć, czyli oczywiście ropa. Tak, aby nasza ropa... Daj to tutaj. Trzeba ładnie tutaj jeździć. To z tego co sądzę, musimy po prostu tutaj poustawiać trochę tych budynków. Tak, i tutaj jak widzę, to ty będziesz szukać tego, co mnie najbardziej będzie interesować. Dokładnie, myślę. Czy ja dobrze się z tobą rozumiem? Tam, gdzie jest najwięcej. Okej, dobra. Dobra, mniej więcej rozumiem. Tak, i z tego co pamiętam, jeżeli na przykład postawimy jakoś tak tutaj. Czekaj. Dajmy sobie w tym kierunku. Nie. O, dobra, patrzcie. Mamy w tym kierunku i byśmy postawili jakoś tak tutaj, to oni będą tak daleko to wydobywać. Ale tego na razie nie chcemy robić. I tak, ponieważ mamy tutaj naszą dzielnicę, musimy mieć budynek główny oczywiście. Budynek główny mamy tutaj, musimy go postawić. I to jest... O, nasz park wbił poziom drugi. Dobra, parkowe szachy, molo parkowe i molo parkowe V2. Dobra, tym się za chwilę zajmiemy. Najpierw się zajmiemy naszym obszarem tutaj przemysłowym. Dajmy sobie na razie tutaj odtąd główną drogę. Póki co. To się oczywiście później zmieni. Bo tutaj nie chcę mieć aż tak bardzo tych łączyć dzielnic. Dobra, no i sądzę, że póki co możemy tu sobie puścić to w ten sposób. Dobra. No i tak, ponieważ tutaj ta nasza dzielnica jest ładnie się rozprzestrzenia, możemy tu sobie postawić nasz budynek główny. Nazwa dla dzielnicy przemysłowej. Też chętnie zachęcam. Mam nadzieję, że ktokolwiek napisze jakiś komentarz. I sobie postawmy nasze budynki. Zaczniemy sobie oczywiście od tamtego, gdzie jest mało surowca, czyli tutaj na przykład. I tu widzę, że już... I tu widzę, że się robi nasz pierwszy problem. Czyli musimy tak stawiać, aby nie mieć z tym później problemów. Czyli V1 tutaj jest, V2 jest tutaj i postawmy sobie jeszcze V3. Tak, tylko tu jest miejsce zajęte przez ten poprzedni. O Boże. I co, ja będę mieć tutaj teraz takie problemy? Tam mnie się zbytnio nie podoba, ale dobra, niech ci będzie. Jak będą blisko siebie i ładnie tam wydobywać, to jestem za. Dobra, no i tu sobie postawmy jeszcze jeden. Okej, dobra, postawiliśmy sobie... Zacznę już liczbę. Bo aż 4. I tutaj, aby to nam całkiem ładnie funkcjonowało. Bo tak, tu mam przystosowany już na przyszłość przemysł. A tu mi się zaczyna trochę logować. Będę musiał podyskutować z grą. To o to nie ma mowy. Bo dzisiaj zrobię tutaj dużo zmianek i sami najlepiej widzicie, ile ja tu dzisiaj zmieniłem w stosunku do ostatnich odcinków. Dzisiaj. Dobra, no i tak, powiedzmy sobie, że taka droga dotąd może być całkiem ładna. I teraz tak, musimy sobie wyłączyć to, włączyć G i tutaj zrobić dojazd, dobra, to jest ładne. I czemu mi się to topi? Ja mam po pierwsze pytanie. Tak, wiem, że tu jest nisko ten pułap wody i chyba to jest właśnie nasza zmora. Obniżmy to sobie teren. Tak, obniżmy. Bo tam naszą, są te nasze pole, te morskie, te, jak to było? Czekaj. Morskie platformy wiertnicze i chciałbym, żeby one tak tutaj pozostały. Morskie. Dobra. I tak, tutaj
sądzę, że nie ma żadnych przeciwwskazań, abym podłączył do sobie po prostu, tak? No i co tu dużo mówić? Potrzebujecie wody i prądu. Wodę macie, bo tu sobie wszystko przygotowywałem, no. Ładnie. Co do prądu, już tak piękniej może nie być, bo o prądzie aż tak tutaj nie myślałem za dużo w przyszłość. Dobra, no i to mamy też zrobione. Ty nie masz prądu. Budynek główny nie ma prądu. Ach, co za szkoda. Dobra, na razie to ty nie musisz mieć jak dla mnie prądu. Ważne, żebyśmy mieli po pierwsze skład. Składy są na końcu. Postawmy sobie ten magazyn. Czekaj. Twoja pojemność. Twoja pojemność to jest 50 tysięcy, a to ma 60 tysięcy z tego co pamiętam. Tak, to ma 60 tysięcy. Dobra, to postawmy sobie ten. Bo mamy dużo miejsca tutaj. Tu jest dużo miejsca, więc proszę bardzo, może być. Dalej. Chciałbym, żebyśmy to zaczęli przetwarzać to na plastik. Bo plastik jest jedną z tych ważniejszych rzeczy. Więc postawmy sobie tutaj od razu coś takiego. I tak wiem, mamy nowe budynki edukacji z Green Cities, ale na razie tym też bym się nie zajmował. Dobrze, wy tu wszyscy nie macie prądu. Prąd teraz, no teraz wam musisz podciągnąć prąd. I aby wam tutaj się lepiej póki co... Nie, czekaj, tu jest ta autostrada. Musimy jakoś ją tutaj ładnie rozdysponować. Po pierwsze, musimy to wyburzyć. Bo to mi całkowicie tutaj jest niepotrzebne. Chyba to możemy też na razie wyburzyć. Musimy uważać na budżet, chciałem powiedzieć. No wiecie sami na co. Z tego, odkąd teraz kupiłem te dwa nowe dodatki, to nam całkowicie tutaj będzie zmieniać rozgrywkę, bo teraz mamy dużo więcej do roboty przy tym. Chyba 26 minuty odcinka, my tu naprawdę sporo rzeczy zrobiliśmy. Jestem pod wrażeniem tego, że czasami nawet mi się udaje zrobić więcej rzeczy w krótkim czasie. Dobra, tu sobie włączmy G. I to sobie ładnie podłączmy, a jeszcze muszę dzisiaj nagrać Snowfall. Zobaczymy, czy mi się dzisiaj uda, czy w kolejnego. Nowy budynek, szkoła społeczna. Tak, wiem, się pojawiło nowych, dużo fajnych budynków, ale na razie nie w tym momencie gra. Da, powiedzmy sobie, że dotąd póki co autostradę sobie puścimy. I stąd puścimy ją sobie tutaj dotąd. Okej. Czy mi się wydaje, czy to jest zbyt blisko? Nie, jest dobrze. Dlaczego możesz mi to się chce zbudować tak źle? A tego to jeszcze nie powiem. G. Nie wiem, więc zajmę sobie tutaj prostą po prostu. Dobra, mamy tutaj kolejną rzecz ze mną. Proszę bardzo, jaka piękna droga. Tutaj, aby było prościej, tak wiem, mamy nową zajezdnię, człowieku, teraz musisz wszystko wypominać, co mam teraz nowego. W sumie może być. Jakbym czegoś nie wiedział, że mam coś nowego, to mi powiesz. Może być. Okej. To mam podłączenie. Oczywiście oni potrzebują swój własny dworzec, własne lotnisko też dostaną. Ale na razie nie w tym momencie, bo w tym momencie to im nie jest niezbędne do przeżycia. Na razie to musimy im tutaj zbudować całą resztę. G, czekaj, nie dwa. Tutaj sobie dajmy ładny wyjazd. Daj mi tu ładny wyjazd. I... Czekaj. G. No, kurczę. Mówisz, że mam zrobić prosto, no to chcę zrobić prosto sobie. Bo nie chcesz mi tu nigdzie zrobić zwiastu. A później mi nie pozwalasz go zrobić. City Skylines. Ja kiedyś tego nie wytrzymam. Niestety to jest kiedyś, ale tak będzie. No, to sobie wyłączmy tutaj oczywiście skrzyżowanie światłowe. Tutaj nie ma. Tu się mogło zrobić i tu się oczywiście... No jak zawsze. Dobra, tu wam zrobiłem trochę zjazdów. I ja tu już wam widzę, że wy tu już to źle wykorzystujecie, ale dobra, póki co nie mam dla was o to żalu. Póki co mogę po prostu wam tutaj ulepszyć tą drogę. I powiedzmy, że będzie w tym momencie lepiej. Dobra, z tego co się domyślam, wy powinniśmy tutaj już ładnie produkować ropę. Tak. Jak tam, ile już mi tutaj wyprodukowaliście? Okej, zero. To nie jest ta wiadomość. To jest naprawdę źle. Da, postawmy sobie jeszcze kolejne, bo tu jest akurat rzeczywiście może coś w tym być, bo tam jest mało. Ale tu dalej, właściwie to ten kolejny, jak po prostu tutaj postawię, to już będzie więcej. Zajezdnia autobusów wycieczkowych. Okej, dobra, to akurat jest z Park Life. Surpurg. Jakby coś, ja Park Life będę nazywać Surpurg. To jest Surpurg. Właśnie, ciekawe. Właśnie, musimy się zająć naszym Surpurgiem jeszcze dzisiaj koniecznie. Dobra, dajmy sobie na razie tutaj. I oni tutaj są w kompletnie, no widzicie w czym. Więc sądzę, że całkowicie im to powinno wystarczyć. I tu wam damy drogę póki co.
I tu stąd musimy wam zrobić zjazd. Zjazd po prostu sobie zmienia, że taki. No, proszę bardzo. Wyłączmy tu sobie oczywiście skrzyżowanie. Czekaj. Wyłączmy tu sobie oczywiście skrzyżowanie i jeszcze raz. Dobra. I tu wam się bym przydał jeszcze jakiś dojazd. Więc aby wam poprawić ciupkę dojazd, tak, po pierwsze zrobimy tutaj wam zjazd. Bo wy póki co, żeby tam wrócić, musicie robić naprawdę drogę na okrągło. Nowe budynki. Budynek z zakładu utrzymania parków. O właśnie, to o tym zapomniałem. Jest nowy budynek. To akurat dobrze, że mi przypomniałeś. Dzięki temu nasze parki, już tutaj, mają się lepiej. Bo jest normalny stan parków i podwyższony. I my musimy podwyższyć oczywiście go, żeby nie było. My chcemy mieć nasze parki świetne i wspaniałe. Więc byśmy go sobie tu postawili. Tylko na razie ma ludzie nam zna zbyt same zbocze. Jak zawsze. A, dajmy sobie coś takiego. I aby nasze parki się tutaj lepiej rozwijały. Natomiast my wróćmy do naszego parku tego tutaj. I my musimy go tutaj trochę rozbudować. Proszę bardzo. Macie tutaj swoje szachy. V1. Czekaj, czekaj, obróć go tutaj. I tu będą szachy V2. Nie będę stawiać tutaj więcej, no bo na więcej nas nie stać. A ludzie, z tego co się domyślam, będą tu po prostu przychodzić. Chyba, aby was tutaj jeszcze bardziej zachęcić, możemy zrobić tą kampanię reklamową. Ona kosztuje, ale mam nadzieję, że nam to się opłaci. Dobra, wracając do tego, jak tam ty sobie tu radzisz. Ze ściekami, czekaj, czekaj, czekaj. Tutaj to było od ścieków. Kurczę, jak się nie patrzy, jak się nie ma człowiek z tym problemów, to tutaj... No właśnie. Dobra, tutaj tak, tu to wiemy oczywiście, rudy wydobywamy. Całkiem dobrze, powiem ci tak, całkiem dobrze sobie z tym radzisz. Tak dobrze, że jestem nawet w stanie postawić jeszcze jeden, bo widzę, że rzeczywiście to ma sens. Postawmy sobie tutaj jeszcze jeden. I zamiast spalarni, dajmy sobie kolejny na recykling. Czekaj, czekaj, czekaj. To my spalarnie, których normalnie korzystamy. Wybórz, wybórz. I daj mi tutaj... Ogólnie Green City chyba tak mi się wydaje. Nie miał jakiegoś wielkiego zadowolenia wśród ludzi, którzy go kupili. Bo on nie dodaje jakiejś... On nie dodaje jakiejś naprawdę wielkiej masy rzeczy niezbędnych człowiekowi. Ale jest takich parę rzeczy, które się naprawdę przydają. Jak na przykład... No to właśnie z tym oczyszczaniem, żeby to lepiej działało. Dobra, dalej. My tu mamy trochę też nowych budynków. Jak na przykład... Czekaj. Rezerwat Pant? Nie. Wieża? Nie. Rakietę też sobie kiedyś postawimy. Czekaj, to jest gdzieś dalej. Tak, mamy oczywiście też wjazd do miasta z nowych budynków. Może to jest tutaj? Tak, to jest tutaj. Jak park centralny. Kosztuje 200 tysięcy, ale trzeba będzie go postawić. Po prostu jego trzeba postawić. A póki co możemy sobie zrobić łuk miejski. Łuk miejski wypadałoby postawić gdzieś, gdzie się wjeżdża do miasta. A takim wjazdem do miasta bardziej... To gdzie my kurczę nie mamy? Takiego ogólnie wjazdu to my nie mamy. Bo oni wjeżdżają z... wszechstąd. Tak. Oni jadą skąd popadnie. Jeśli gdzieś można postawić taki łuk, to może być na przykład tu. Nie, czekaj, bo to się chce musi... W inny sposób to się stawia, okej, dobra, to nie. Tutaj. Nie, tutaj mamy naszą. To nie, tu my nie będę w to wkręcać się. Tutaj? Z tego tutaj ta droga jakoś tak się bardzo dziwnie kończy. Nie wiem. Nie, 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 to musi być gdzieś dalej. Dobra, to na razie o tym nie myślmy. Dobra, tak, tutaj nam się całkiem ładnie ci ludzie budują. Tu im oczywiście trzeba dać jakiś park. Przyjmując tym, że nie mają żadnego parku. Czekaj, 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 stąd możemy sobie jakiś postawić. Czy to jest statua przemysłu? Tak, to jest statua przemysłu, oczywiście. Statua dobrobytu. To wam mogę postawić, bo przemysłu to nie będzie w przemyśle. Dobra, wy tu jesteście przeszczęśliwi. To my się zajmiemy wami. Wam trzeba dać oczywiście jakiś park, ale na razie parkiem nie będę tutaj się wam zajmować. Póki co dajmy wam po prostu tutaj drogę, abyście się tu mogli dalej po prostu budować, tak. Że tak to ujmę. Dobra, czekaj, tutaj, dotąd, dotąd. Okej, okay. Daj to dotąd. I tu po prostu dojazd. Dobra, tutaj jest całkiem dobrze. I tu sobie dajmy oczywiście pędzlem, tak żeby inaczej. Tym denerwującym narzędziem w wersji PC. I tutaj sobie po prostu zróbmy cały dojazd. Tu będzie w przyszłości park, ale póki co tym się nie myślimy.
Woda jest zasadzona, więc powinniście sobie spokojnie dać radę. Dobra, zatknijmy się na zegarek. 34 minuta odcinka, kurczę, ale ja się tutaj dobrze poczułem. Dobra, to by ciebie zamknijmy. Jak tam w nasze wydobycie? No. I to chciałem usłyszeć. Okej, okay, tutaj jest całkiem dobrze i tu jest całkiem dobrze. Z tego co rozumiem, że skoro jest całkiem dobrze, możemy sobie wydobywać tego więcej. I nie będzie z tym problemów. Więc postawmy sobie tutaj jeszcze jeden taki budynek. I abyście nie marudzili mi, że tutaj macie daleko i w ogóle, postawmy sobie baraki. I jak tu jest z komunikacją, panie kolego? Bo tak. Nie. No ogólnie to jest naprawdę kiepsko. Powiem więcej, tu nic właściwie rzecz nie jedzie. Bo pociągów to ja ci tu nie puszczę. No bo nie. Mambaje też są daleko. Kurczę, tu by się przydał mass transit. Możemy jedynie co puścić ci metro. Ale najlepiej byłoby pociągi puścić, tylko pociągami trzeba zrobić rewolucję pociągową. Dobra, może się w następnym odcinku, albo jakoś wkrótce musimy się zająć tą rewolucją pociągową. Dobra, puśćmy to sobie na metro. Z tym, że my te metro tak puścimy, aby tu się dało później coś jeszcze się nie pokręcić, bo ja z góry mówię, że te metro będzie inaczej wyglądać niż teraz wygląda. Tutaj, my jeszcze tu znamy, postawimy wam jakąś stację powiedzmy. Dobrze, czekaj. Ale tu chcę zrobić ładny zakręt. Okej, dobra. Jest i świetnie. Dobra, ta linia po prostu będzie sobie jechać jeszcze dalej. Czyli przyciągamy to stąd. Jedziesz tutaj. Oni są przeszczęśliwi. I tutaj dajemy sobie po prostu jeszcze stopa. Dobra. Zobaczmy, jak tam nasz park się miewa. On jest nasz tutaj całkiem mały. No nie powiemy przecież, że to jest wielkie. Ale potrzebujemy więcej ludzi, dawa. Zanim skończymy odcinek, zajmiemy się trochę fauną i florą i tymi wszystkimi rzeczami. Bym postawił tu jakiegoś kamienia. Czekaj, tu jest jakieś miejsce na kamienie. Tylko lubię bardzo te nowe kamienie. Nie wiem jak wy, ale ja strasznie uwielbiam te nowe kamyczki. Tylko że one są, no właśnie. One są całkiem duże. Czy jakikolwiek mi tu nie wejdzie? Chyba nie. A ty? O, ty mi tu wejdziesz. Dobra, czekaj. My ciebie obrócimy tutaj jakoś. Dobra. I dajmy tu sobie, połączmy sobie jeszcze z tobą. Czy jakiś jeden z tych małych, bo tu są jakieś małe. Małe? To nie są małe. Czekaj, to może jest małe? Nie, dobra. Dobra, rozumiem, nie wejdzie mi tu już żaden więcej. Ale... sądzę, że to jest do udanej rzeczy, bo to całkiem ładnie wygląda. Dalej, czy to jest jakiejś mniejszej wersji? No niestety nie tak bardzo. To jest małe, o. O, dobra. No, na razie sobie tutaj zabudujmy, żeby to tak ładnie wyglądało. Tutaj tuż przy płocie, proszę bardzo. O, jak ładnie. Tutaj. O właśnie, kurczę, zapomniałem. Dobra, niech będzie dzisiaj jeszcze to radio, ale w następnym odcinku puszczę wam radio, które zakupiłem też jeszcze przy okazji z tymi dodatkami, które się nazywa Country Road Radio. Może go nie słyszeliście albo jakiś tam za dużo, ale mi się bardzo podoba. Przynajmniej nie wiem dlaczego, ale jakoś strasznie mi się podoba, wręcz bym powiedział. Dobra, mamy godzinę. Jest tam 1:40. Na zegarku jest dawno po czasie. To znaczy, że musimy kończyć dzisiejszy odcinek. Dobra, wyróbmy tutaj sobie jeszcze jakoś ładnie. Ja też się zastanawiam, czy jakichś modów nie pobierać, no wiadomo do czego. Do parków. No nawet nie tylko do parków, ale ogólnie. Do tego typu rzeczy. A tu póki co może być całkiem ładnie. Tu możemy sobie jeszcze dodawić. O! Tak. Oj tak. Ale Park Life to jest dodatek, to jest z tych dodatków, jak po Mass Transit, o którym wam mówię, że bierzcie go w siemno, macie forsę, kupujcie. Tutaj trochę będzie słabość, widać te ścieżki, ale co tam, trudno. Trudno, no nie wszystko musi być pięknie i ładnie i widoczne. Tutaj. I tutaj, czekaj, zapisuje się. Gra myśli. Dobra. No i tutaj. Możemy sobie na razie tak to pozostawić. Czekaj, bo my tu mamy jeszcze coś takiego jak te płytki.
Ale płytki to chyba są tylko w danym parku. Tak, bo tu są płoty, tu są drzewa, tu są te rzeczy, tu są kamienie. Nie, to tylko tutaj mamy. Tak, bo zobaczcie, mamy coś takiego, jak takie płytki, żeż. O, coś takiego. Czekaj, my jakąś taką płytkę. O, tu będą płytki. Tak, okej, okay, czekaj, musielibyśmy to tutaj. Powiedziałem, że tu będą płytki, wiecie, i co? I nie ma ich. Tutaj musi być jakaś jedna z takich fajniejszych płytek. Pokaż to. O, dokładnie. A nie. Myślałem, że będzie jakaś fajniejsza, ale jednak nie. Może w tutaj? Nie, tu jest taki po prostu asfalt, dobra, to nie. Dobra, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Dużo tutaj, no, pokazałem wam te nowe dodatki, tak? Tu widzę, że się zbliżamy do kolejnego chwytu. Na kolejny. No na pewno nasza ropa będzie tu się całkiem ładnie rozwijać teraz. Już nie mówiąc tym, że... Oj, bardzo wręcz bym powiedział. My ją teraz tak ładnie tu ciągniemy, czekaj, bo ty produkujesz ile? 12 tysięcy, 10 tysięcy, okej. Okay. Ale wszystkie pozostałe ładnie ciągną. Naprawdę ładnie mi tu produkuje się, więc rozumiem, że produkcja plastiku tu będzie pełną parą, a plastik nam jest potrzebny do naszych fabryk. Dobrze, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie zostawić łapkę w górę. No i co dużo mówić, do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. W poniedziałek, z tego co pamiętam, mają się pojawić dwa odcinki z właśnie Industries i ze Snowfalla. Nie wiem, czy kiedy wy oglądacie, co i jak i tak dalej, ale widzę, że tutaj ten park się bardzo cieszy powodzeniem. Z tego on też nawet całkiem ładnie tutaj wygląda. Dobrze, o, jaki ładny widok na koniec. No tym się akurat dzisiaj nie zmowaliśmy. No ale no to trudno. Cześć! A, chwila, jeszcze nie. Jeśli wam się podobało, zostawcie w górę. No i jeśli chcecie jeszcze nowi, to możecie kliknąć subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Dobra, teraz możemy zakończyć. Cześć! Ale stacja metra.